Radia UWMFM. Uwierz, uwierz, uwierz w muzykę. Poradnie słucham. Proszę się uspokoić, po kolei. Słyszy pan głosy, tak? No i dźwięki też. Ciekawe, ciekawe. A jakie? A rzężą, syczą, dyszą, nie dają spać. Niech się pan nie denerwuje, to nieuleczalne jest, ale da się wytrzymać. Musi pan po prostu posłuchać specjalistów. No, Zakład Patologii Dźwięku we czwartki od 22 do północy. Same ciężkie przypadki. Zaprasza Kazimierz Walkwasa. Dobry wieczór, mina godzina 22, czas na Zakład Patologii Dźwięku. Ja nazywam się Kazimierz Walkwasa i do godziny 24 tego pięknego 19 maja, który był bardzo słoneczny, zapraszam na mnóstwo pozytywnej, wspaniałej, grindowej muzyki. Dziś w ogóle uśmiechnięci ze mną panowie w okularach słonecznych, uśmiechy od ucha do ucha, czyli romantyczny wieczór, później zespół HIV o trochę mniej romantycznej nazwie, ale za to bardzo, bardzo wesołych i pozytywnych rzeczach, które możecie wyciągnąć z tych bardzo negatywnych rzeczy, które mogą was kiedyś spotkać. Więc nie jest tak źle, może być jeszcze gorzej. Jest Zakład Patologii Dźwięku, jest metal, jest grind, jest śmierć. Jest i też najnowszy Behemoth, więc zaczynamy, jest wesoło i będzie jeszcze weselej do 24. Zaczynamy!
To był najnowszy Behemoth. Już goście są w studio, za chwilkę do nich przejdziemy. Ale zanim ich dopuszczę do głosu, to powiem, co dzisiaj w Zakładzie Patologii Dźwięku, bo dzisiaj jest romantyczny wieczór, czyli nowa grindowa, nowe grindowe tornado olsztyńskie. O, może, że użyję tak górnolotnego skojarzenia z pewnym tornado grindowym sprzed lat z Olsztyna. A w drugiej godzinie zespół HIV, który powie o jasnej stronie wszystkiego, bo dzisiaj taki temat. Czyli pozytywnie spójrzmy na wszystko, cokolwiek. Grind to nie musi być mielonka mięsa, to nie musi być praca w rzeźni, to nie musi być to, co zamienia rakieta, czy wybuch, czy granat człowieka. To może być wiele, wiele innych rzeczy. To może być również krytyka mieszczaństwa, ale również i dobra zabawa z muszlą klozetową, którą często obserwujemy na festiwalach, więc grind pomieści w sobie wszystko, jak i metal, więc bawmy się tym, co jest. Dobrze, już ten piątek, już ten weekend w Olsztynie koncert metalowy i w następny weekend również koncert metalowy. Zacznijmy od tego, który będzie w następny weekend, czyli Tempest i Feto in Fetus, więc zabawa będzie przednia, na początek to, co za tydzień, a później to, co w tym tygodniu, a w międzyczasie nasi wspaniali goście, piękni, zacni, przystojni, uśmiechnięci. No dobra, ale na razie Tempesta.
będzie w dobrych rękach. No dobrze, to teraz pozwolimy przywitać się naszym bardzo miłym gościom. Witamy w Radiu UWM FM, w Zakładzie Patologii Dźwięku. Za chwilkę nasze wspaniałe foteczki pojawią się na fejsuniu. Tymczasem witam w Zakładzie Patologii Dźwięku zespół Romantyczny Wieczór. Cześć! Witamy serdecznie wszystkich radiosłuchaczy oraz Ciebie, Kazimierzu. Och, jakże miło słyszeć te piękne słowa. Witam Ciebie, Piotrze, oraz Ciebie, Marcinie. Dobry wieczór. Bardzo miło widzieć Ciebie, Piotrze i Marcinie, w naszej wspaniałej audycji. Miło, że niesiecie tą dobrą nowinę i ten bardzo dobry i pozytywny przekaz, jakim jest Wasza muzyka. Po co się dołować, po co śpiewać o śmierci, masowych grobach, spopilaniu zwłok, albo różnych tam kalabrakach wystających z odbytu. Przecież można śpiewać o bardzo pięknym, miłym wieczorze, prawda? Prawda, tego już jest w bród. To znaczy trupów, flaków, kalabraków, a o dancingach chyba jeszcze nikt nie śpiewał. No, to prawda, dancing bywa nie gorszy niż kalabraki i flaki. Tymczasem bardzo miły dzień, bo czy dla Ciebie był bardzo miły dzień? Dla mnie był jak najbardziej miły. Czy dla Ciebie też? Również, to był bardzo miły dzień. Mam nadzieję, że i dla Was też był to bardzo, bardzo miły dzień.
No dobrze, chłopaki, byliście tu do mnie, to już w sumie całkiem sporo lat temu, bo to było na 666 lat Olsztyna, to było jeszcze przed pandemią, w ogóle żyliśmy fajnie, mogo i miło i błogo, a wy wtedy jeszcze graliście taki zwykły, prosty metal w postaci kordet, co sprawiło, że w międzyczasie postanowiliście zmienić styl, nazwę i w ogóle fryzury nie. No projekt, wtedy to jeszcze projekt Romantyczny Wieczór powstał za istnienia Corroded, gdyż czasami niepełny skład stawiał się na próby, więc postanowiliśmy zrobić coś innego. No a w międzyczasie nasz kolega Janusz postanowił odejść z Corrodedu, więc my z kolei zajęliśmy się po prostu naszym wtedy jeszcze pobocznym projektem, a dzisiaj już pełnym zespołem, czyli Romantycznym Wieczorem. Tak, mogliśmy rozwinąć skrzydła w pełni. I to, co na początku pozwalało nam się wyżyć po poważnych próbach, stało się tym, czym jest teraz, czyli Romantycznym Wieczorem. No dobrze, to skąd się wziął ten grind? Bo zupełnie inną muzykę graliście, tak? Tak po prostu, żeby się odchamić? Tak, graliśmy trash, ale zawsze jakoś tak nas ciągnęło do tego grindu. W sumie zbiegło się to też również z odejściem z naszego zespołu poprzedniego, z Corroded, basisty Kubusia, którego pozdrawiamy, który założył zespół wraz z kolegami, zespół Berlin Monroe. I po cichu troszeczkę mu zazdrościliśmy tego, że mógł się wyżyć. Tak jak my tego pragnęliśmy zawsze. Stwierdziliśmy, czemu nie? Też możemy sobie pograć grind, bo bardzo lubimy i bardzo chcemy i wydaje nam się, że potrafimy. No, szczególnie Jurek, basista oraz ja jesteśmy dużymi fanami tego gatunku, więc dla nas to było... Dla mnie przynajmniej nie było chwili zastanowienia, zostawiamy ten trash i bierzemy się za kawał dobrego kopnięcia. No dobrze, to w takim razie szybka jest muzyka, krótka to też jest taka nasza rozmowa, to teraz zatańczymy, a później wrócimy do naszej rozmowy. Dancing w Goczałkowicach. No dobrze, dlaczego nie flaki i inne przysmaki, tylko dancing, miły wieczór, przytulanie? Wydaje mi się, że z tego co pamiętam, przyszło to dość spontanicznie, kiedy stwierdziliśmy, że pograjmy grind i nazwijmy się, nie wiem, zostało to tak rzucone, Romantyczny Wieczór, okej, i może będziemy śpiewać pozytywne piosenki. Osiągniemy taki poziom groteski, że aż wywrócimy ją na lewą stronę. I tak to się zaczęło. Pierwszy utwór, jaki stworzyliśmy, czyli Sympatyczne Melodie,
pociągnęły za sobą resztę, czyli Dancing, który teraz posłuchaliśmy, Dancing w Koczałkowicach, potem Kawusia i tak dalej, inspiracją dla nas były między innymi te takie obrazki, które ludzie po 60 roku życia wysyłają sobie w wiadomościach na Facebooku. I jakoś ulepiliśmy z tego właśnie taką naszą konwencję. To musisz jeszcze coś zrobić o ten, jakiś utwór zrobić o licheniu. Tam właśnie się skupia jakby całe centrum tego cukierkowego, obrazkowego. Cóż, może tak kiedyś tam wystąpimy. Ciekawostką jest, że na Facebooku Piotrek przygotowywał te nasze piękne obrazki, to na Facebooku mieliśmy już sporą rzeszę fanów, zanim jakąkolwiek piosenkę wydaliśmy i ktokolwiek się dowiedział, czym my się zajmujemy. Tak, były rozsyłane. Bardzo mi się podoba oczywiście wasza wersja naszego spotkania dzisiaj, przygotowana. Piękna, wspaniała, cudowna, romantyczna. I stąd też trafiła Dziękujemy. Dzisiaj na okładkę. Mimo, że jeszcze żadnego materiału nie wydaliście, to już trafiście na okładkę Zakładu Patologii Dźwięku. Bardzo nam miło. Dobrze, to w takim razie ten, to w takim razie może teraz Kawusie, tak? Tak. Ja kawy nie piję, więc nie czuję tego klimatu, ale może reszta poczuje, chociaż jest już późny wieczór. Kawusia to... od nas dla was. Chyba kawa z mlekiem była, bo taka długa, najdłuższa chyba w waszej historii. Tak, tak. To była biała kawa. dobrze, powiedzcie ten. Czy pierw jest muzyka, czy później są teksty? Czy ona odwrót? Jest i tak, i tak. Najpierw, jak już zarejestrowaliśmy, skomponowaliśmy, jeżeli można użyć tego słowa, dwa pierwsze utwory, czyli Sympatyczne Melodie i Dancing w Koczałkowicach. Ja, który odpowiadam za teksty, poszedłem za ciosem i zacząłem tworzyć teksty bez muzyki, do której później dobieraliśmy riffy i staraliśmy się jakoś to połączyć. A później, wydaje mi się, już tak bardziej naturalnie na początku powstawała muzyka. Padał motyw przewodni, typu na przykład landrynki, albo pukle, ach, te pukle. I wokół tych riffów dobudowywałem tekst. No to jak
to ja polecam słowo żaboty, jeśli miałoby być elementem utworu. Piękne, jest wspaniałe i musimy to zapisać. Pasuje do grindcora, no żaboty. W ogóle wiesz, żaboty. Kwieciste. No dobrze, okej. Okay. Czy będzie z tego płyta? Kiedy, jak i gdzie? No, na razie tworzymy jeszcze materiał. Bo macie już milion obrazków. Tak jest. Singiel za singlem internetowym leci, tak? Tak jest. Czy będziecie nowoczesnym zespołem, który nie wydaje żadnej płyty, tylko rzuca single w internecie z pięknym obrazkiem i to ma się sprzedać i później zapominamy o nim? Nie, planujemy wydać pełnoprawną płytę. To nagranie powstało troszeczkę tak naprawdę przez przypadek, gdyż miało to być wstępnie, miało to być demo tylko dla nas. To zostało nagrane na naszej sali prób, bez klika, bez i na setkę. Miało to być tylko dla nas, żebyśmy sobie mogli posłuchać, co my tam w ogóle gramy. No ale że wyszło całkiem, myślę, że nieźle, więc postanowiliśmy się podzielić z tym ze światem. No jednak, no czy wokal etap... był nagrywany też? Nie był nagrywany na setkę, był znaczy... dogrywany. No tak, wokal i druga gitara były dogrywane. Mieliśmy tutaj później przeszkody techniczne. Pewne. Ale wyszło to tak, że słowo demo zamieniliśmy na EP i mamy epkę wydaną w formie cyfrowej na Bandcampie. Odzew. Ta, która się nawet sprzedała. Tak, w liczbie 2 sztuk. Odzew jest bardzo pozytywny, tak jak nasza muzyka. Dostajemy informacje z Japonii, ze Stanów, z Serbii. I to nie są rozumieją tekstów. Co ciekawe... Śpiewacie o flakach. Co ciekawe, opinie, które na przykład otrzymaliśmy ze Stanów, zwracają uwagę na teksty, że wreszcie coś pozytywnego, dziękujemy. Okej, fajnie, że rozumiecie po polsku. Cieszymy się, że możemy w tych smutnych Stanach poprawić komuś humor. To wspaniałe, rzeczywiście nie sądziłem, że tak pozytywna muzyka może odbierać tak w ogóle pozytywne reakcje na całym świecie, mimo że ludzie nie rozumieją. Dobrze, to powiedzcie, czemu Goczałkowice? Jakieś rodzinne konotacje? Ciechocinek już jest za bardzo oklepany w tym temacie. Pojawiły się jeszcze oborniki, ale byłyby pod względem grindowym zbyt oklepane też. Dlatego zrobiliśmy mały research, sprawdziliśmy, gdzie są dancingi, gdzie są kurorty uzdrowiskowe, padło na Goczałkowice. Gdzie są najlepsze szczupaki w galerecie? To piękne, rzeczywiście, no cudowne. Ale jak? I na tej podstawie powstał tekst, tak? O czym on mówi? O zabawie dancingowej. Po godzinach kuracji. Aha. W uzdrowisku. Rozumiem, zbliżacie się powoli do tego wieku, że już niedługo będzie wam dane to sprawdzać osobiście. Wyrabiamy sobie znajomości. Chcemy tam wystąpić. Dobrze, to teraz obiadek przed nami. Co to za obiadek? Uroczysty obiad w Samborowie. We'll be right back.
A tu się wam traszowe korzenie przypomniały. Oczywiście. Tak, tak, są, no, są naleciałości. Slayer musi być. No dobrze, czy projekt Romantyczny Wieczór wyjdzie poza salę prób i pójdzie gdzieś w romantyczny wieczór na koncerty? Oczywiście, już w przyszłym tygodniu, właśnie obok Tempest i Feto in Fetus. Pięknie. Będziemy mieli przyjemność dzielić z chłopakami scenę. Gdzie, jak i kiedy? Opowiadajcie. Carpenter to będzie piątek 27 maja. O godzinie 20. Zapraszamy serdecznie. Wystąpimy jako pierwsi. Dlatego proszę być wcześniej. Dobrze. I zaczynacie o czasie, czy będzie obsuwa? Nie planujemy obsuwy. Tak, tak więc, żeby było romantycznie, przyjdźcie na 20, bo inaczej... Lepiej na 19. Lepiej na 19. Tak, będzie was czekać już tylko flaki i zaraza, prawda? A tak jeszcze będzie romantycznie, poprzytulacie swoje dziewoje, buzi, buzi i tak dalej. Czy chcecie wpływać na rozrodczość w naszym kraju? Czy chcecie, żeby fani się przytulali na waszym koncercie, czy też jednak hopsa, hopsa? I hopsa, co potem się przełoży pewnie na rozrodczość. Bardzo byśmy chcieli mieć taki wpływ. No ale to co, przytulanie, czy ten jednak tam... Planujemy wolne tańce, ale zobaczymy, jak to tam do blastów wyjdzie. No pięknie. Dobrze, w ilu występujecie na scenie? Ilu was jest? Czterech. Damian na perkusji, Jurek na basie, Piotrek wokalista, no i ja na gitarze. Na gitarze elektrycznej. Na gitarze elektrycznej. Mm-hmm. Czyli ten, czyli w razie, jakbyś chciał, to byś mógł wskoczyć na jakiś instrument, czy nie? Zdarzało się na flecie podczas prób, ale to jeszcze jest temat do szlifowania. Klawisz również się pojawił, ale jeszcze nie umiem tak szybko grać. Dobrze, a może jakieś perwersyjne sample w międzyczasie? Takie na przykład tam, nie wiem... Kiedyś były takie z porno... Kiedyś w grindowych płytach były introsy z pornoli tam, różne takie tam bardzo popularne i to wesołe było, bo można było poznać różne filmy, a później ten, a wy może byście jakieś tam, nie wiem, jakieś odgłosy z Heidi dali, ale tam... Chociaż nie, odgłos placu zabaw to u was nie, bo jeszcze was posądzą o coś. Może czołówki z telenowel? Fragmenty wiadomości. Tylko tych dobrych. Tak. No dobrze, to teraz święto. Co to za święto? W dniu twojego święta. Urodzinowy utwór. Pięknie. Dobrze, to jak urodzinowy utwór, to ja w takim razie wykorzystam to na autopromocję. Drodzy słuchacze, już w tą sobotę w Studenckim Radiu Żak Politechniki Łódzkiej od godziny 14 do 16 moja audycja, którą zakładałem, Laboratorium Wytrzymałości Metali, którą współzakładałem z kolegą oczywiście, będzie obchodzić 20-lecie, co oznacza, że ja też będę obchodził 20-lecie pracy nietwórczej, odtwórczej, jako prowadzenie audycji metalowej w radio. Wychodzi, że robię to od 20 lat. Tak więc straszne lata się wpędziłem, łapię się za głowę. Mam nadzieję, że wy tak ciężko tego nie przeżywacie jak ja. Tymczasem moje święto. 100 lat. Dzień twojego święta. Romantyczny wieczór.
mało przytulaśnych momentów w tej waszej muzyce. No, jak to odbiera? No, fakt. To jak to odbiera. Rzeczywiście. Słuchajcie, romantyczny wieczór w Zakładzie Patologii Dźwięku. Już za tydzień będziecie mogli ich zobaczyć u boku Fito Infetus oraz Tempest, których już dzisiaj słuchaliśmy, a po nich romantyczny wieczór. Tak więc wiecie, że musicie pojawić się w przyszły piątek w Carpenterze. Jakbyście narzekali, że przez pandemię było mało koncertów, to teraz jest tak dużo, że co tydzień trzeba chodzić na koncerty, a jeszcze częściej trzeba jeździć, bo jest ich tak dużo, więc wszyscy muzycy, którzy wtedy przez internet błagali o waszą, żebyście skupili na nich swoją uwagę, dziś proszą, żebyście przyszli na ich koncert, bo z tego żyją i jest tego mnóstwo. Wy chyba nie płakaliście, bo żyjecie z czego innego, prawda? Póki co. Ale jakby pandemia pozwoliła powstać waszej kampeli chyba, co? Po części tak. Z jakiegoś powodu Janusz odszedł akurat, jak tylko się rozpoczęła pandemia, więc mogliśmy sobie na spokojnie zacząć szlifować nasz tutaj diamencik. Mhm. To fajnie mieć taki luksus, żeby się bawić w muzykę na luzaczku, sobie ją szlifować, co? Tak. Nie śpieszyć się nigdzie. I założyliśmy sobie też, że nie naciskamy na siebie podczas prób, podczas tworzenia materiału, a spędzamy ten czas pozytywnie, co przełożyło się również, podejrzewam, na właśnie na tematykę tekstów i... Czy wątroby też są nastawione pozytywnie na to? No właśnie, przełożyło się to na pewne choroby. Czyli są minusy tych plusów. Tak jest. Żeby były plusy, muszą być minusy. Jest w tym jakaś ten, jest w tym jakaś jakość. No dobrze, w takim razie dziękuję panowie, żeście wpadli tutaj do studia Radia UWM FM. Dziękujemy bardzo. Staram się wstawić nasze zdjęcie, bo jeszcze nie było czasu. Za tydzień w piątek jesteście w Carpenterze. Każdy może wpaść, was zobaczyć. Dziękuję bardzo za wizytę. Na koniec utwór, na który myśmy się tam umówili? Sympatyczne melodie. Ach, no tak, sympatyczne melodie to jest to coś, co powołało wasz zespół do życia. Czy okładka też będzie taka kolorowa wasza? Tak, taka będzie. Dziękuję. Możecie we wkładce użyć wkładki Zakładu Patologii Dźwięku. Jest przepiękna. Dobrze. Było, szybko się skończyło. To teraz będzie mocno i death metalowo. Zespół nazywa się Beyond Mortal Dreams i powiem szczerze, że mam wobec niego trochę mieszane uczucia, bo mi się z jednej strony bardzo, bardzo podoba, a z drugiej strony jest tego tak dużo, za dużo. No nie wiem. To taki Nile i plus jeszcze parę innych rzeczy. No nie wiem. W każdym razie na tym polega magia radia, że ja wam nie muszę opowiadać o muzyce, nie muszę wam wciskać żadnych kitów. Wy możecie sobie to sprawdzić sami. Beyond Mortal Dreams, albumu Abominations of the Flames. No, sprawdźcie, czy wam to się podoba, czy pasuje, bo mi w sumie i tak, i nie, i tak, i nie, i tak. We'll be right back.
Beyond Mortal Dreams z albumu Abominations of the Flames. Sprawdźcie sami, czy podoba wam się tak dużo i bogato, czy może niekoniecznie. Mi się podoba i nie podoba, nie wiem. Jestem rozdarty, ale dzięki temu ten album krzyczy do mnie, posłuchaj mnie jeszcze raz i zdecyduj. Może jednak ci się podobam, albo ci się nie podobam. No i to jest coś, co świetnie się sprawdza w dobrej muzyce, że ciągnie cię za sobą i musisz sprawdzić, czy jednak ciągnie cię do niej, czy jednak nie. Teraz bilet na koncert, który mam. Już jutro, w piątek, w pubie Carpenter, w tym samym, którym za tydzień zagrają moi goście, którzy przed chwilą opuścili studio radia UWMFM. A już w ten piątek, 20 maja, w pubie Carpenter w Olsztynie, Olsztyn Metal Massacre, i tam Speed Racer z Trójmiasta, dodatkowo Perpetual oraz Hektik, to zespół z Olsztyna, występują już jutro. Przybywajcie, zdobywajcie bilet, jeden tylko, możecie się pobić od niego, jeśli chcecie, a najlepiej to przybądźcie, bo wcale nie jest tak drogo, zaczynają od 20, czyli tak samo jak za tydzień moi goście. No i co? Warto bywać, bo skoro jest. A po koncercie będą Midnight Streets, które teraz zagrawam, Speed Racer ze swojej epki z 2021 roku. Fireman, in our evil's right here and now.
Speed Racer już jutro w Olsztynie w klubie Carpenter Inn obok Perpetual oraz Hectic. Zapraszam serdecznie, no i mam bilety, oczywiście ich tego rozdać, ale nie powiedziałem, jak go można zdobyć. Dobrze, trzeba będzie do mnie zadzwonić pod 89 523 3999, już za sekundę, gdy tylko zagra muzyka, bo już za chwilę moi drudzy goście i wasi również, czyli zespół HIV, który opowie o jasnej stronie wszystkiego. Dobrze, to teraz będzie Unborn Suffer i płyta, którą dostałem nie tak dawno, i ich Covered in Grind, i to będą Silent Empire z repertuaru Vader i Primitive Future z repertuaru Sepultury. Teraz taka muzyka, a w międzyczasie szczęśliwie dzwoni 89 523 3999 i zdobywa wejściówkę na jutrzejszy Olsztyn Metal Massacre w klubie Carpenter Inn, gdzie masa świetnej muzyki, między innymi takiej, jak przed chwilą wysłuchaliście, dla fanów bardzo wczesnej Metaliki, której ja też jestem wielkim fanem. Dobra, to teraz jedziemy covery po grindowemu.
to Unborn Suffer i gore, grindowe, death metalowe podejście do wszystkiego. Polecam tą składaneczkę Covered in Grind. No i na nim 11 zacnych hitów, że tak powiem. Okej, bilet cały czas na Olsztyn Metal Massacre do wygrania. 89-523-3999. Można też napisać na Facebooku, jeśli ktoś jest nieśmiały. Jutro w Carpenterze zacna bardzo muzyka. Gdyby nie to, że wyjeżdżam na 20 urodziny mojej pierwszej audycji metalowej, którą zacząłem i która do dzisiaj jest sztafeta pokoleń, to czyni mnie szczególnie dumnym. I że intro i podkład jest ten sam. Ha! Ten intro, nie, ten podkład, którego słyszycie, nie jest. Emperor tam jest. W Laboratorium Wytrzymałości Metali. W każdym razie w każdą środę od 22 do 24 możecie posłuchać sobie w Studenckim Radiu Żak Politechniki Łódzkiej dobrej metalowej muzyki. A tym razem będzie w sobotę od 14 do 16. Tak obiadową porą będziemy wywracać wam flaki i spotkają się tam wszyscy ci, którzy przez te 20 lat, strasznie to brzmi, ale tak to jest, przez te 20 lat tworzyli tą audycję. Bardzo różni ludzie robią bardzo różne rzeczy dzisiaj. Wspaniale będzie ich wszystkich spotkać, wspaniale będzie się spotkać pod tą jedną nazwą po tylu latach. No i tyle. Zakład Patologii Dźwięku będzie miał tej jesieni 18 lat, tak więc to też jest inna rzecz. A tymczasem jedziemy z kolejnym gościem zespół HIV i ich najnowszy album The Bright Side of Everything, wydaje to Self-Made Gut Records. No i jest to kawał dobrego grindu, który stara się w tych złych czasach i w tym złym miejscu mieć trochę pozytywnego przesłania, a może nie? No w każdym razie zaraz porozmawiam sobie z Radkiem Perkusistą zespołu i wtedy on wyjaśni wszystko, o co w tym wszystkim chodzi. Tymczasem trzy szybkie strzały. Rozwijaj swoje hobby, kup sobie kolejną koszulkę z zespołem i całe łóżko jest dla ciebie. Czyli wszystkie rzeczy, które mogą cię spotkać, gdy z twojego życia zniknie w nagły, szybki sposób ta druga kochana osoba, z którą dzielisz łóżko i miałeś czas, nie miałeś czasu na hobby, bo dzieliłeś się z nią.
Halo, halo, czy się słyszymy? Cześć, słyszymy się. Witam w Zakładzie Patologii Dźwięku. Moim gościem jest Radek, perkusista zespołu HIV, pochodzący, jak patrzę, to z całej Polski prawie. Zgadza się. Witam ciebie, witam wszystkich słuchaczy. Powiedz, dlaczego tak straszna choroba stała się zarzewiem waszego zespołu? Choć dziś już niepopularna. Właśnie, niepopularna, ale generalnie muzycznie sięgamy troszkę do old schoolu. Tym samym nazwa sięga też tak naprawdę jakichś tam zamierzchłych, powiedzmy, klasyków już gatunku horroru, jakim jest życie. Życie, najgorszy horror i tak zwany ten, jeszcze choroba, śmiertelna choroba roznoszona drogą płciową, tak? Tak, był taki film, wciąż tak. Pamiętam, jak wybrałem się na niego z wycieczką szkolną, doskonałość. Aha, dobrze, więc ten HIV to jest wasz old school. Poprzedni album był Pozostań Pozytywnym i tu chodziło o, chociaż niby pozytywny przekaz, tu chodziło o chorobę, tak? Wiesz co, no, nie da się ukryć, tytuł był dość cyniczny. Mówimy oczywiście o tytule Stay Positive. Oderwany od kontekstu brzmi pewnie dobrze, ale umówmy się, że w kontekście wirusa HIV, no zdecydowanie trzeba to pojęcie chyba przedefiniować. Zresztą podobnie ta sytuacja covidowa tak naprawdę pozwoliła nam na całym świecie odkryć na nowo znaczenie słowa pozytywne. No także widzisz, niby sięgamy do korzeni, a jednak tematy w takiej czy w innej odsłonie powracają. No właśnie, nie poszliście za ciosem i nie zostaliście w temacie jakby choroby, zarazy, roznoszenia się wirusa i tak dalej, tylko poszliście gdzieś indziej, mimo że wasza nazwa jakby wskazuje was na to, że powinniście pójść za koronawirusem, a wy poszliście po prostu za śmiercią i to śmiercią tak bliską, jakąś śmierć najbliższej osoby. Dzisiaj miałem małą awanturę związaną z waszym albumem, bo opowiadałem w domu o co chodzi. Ja opowiadałem, że tu bliska osoba umiera ci, ja tu... Nie, przecież jak babcia ci umiera, to nie masz wolnego miejsca w łóżku, ani nie masz więcej czasu na płyty. Ja mówię, ale mówię, że najbliższa. Nie, co ty tam? No i była z tego awantura. Tak więc wy zakładacie śmierć najbliższej osoby, to okej. Czy to jest doświadczenie któregoś z was, czy to jest po prostu teoretycznie rozważacie to? Nie no, spokojnie. Każdy z nas ma oczywiście jakieś doświadczenia. Widzisz, ktoś... No ale wasza płyta zakłada, patrząc po tytułach, to, że usuwa ci się z życia twój partner, z którym dzielisz życie, tak? I widzisz... To tak, może być z tego, no. Z tego rozwód, tak? Ale może być też i właśnie śmierć, tak? I chyba raczej o śmierć chodzi w waszym albumie. No, widzisz, umiejętność szukania pozytywów w każdej możliwej życiowej sytuacji jest umiejętnością cenną. No, słyszę, że ktoś wspominał o babci, no w pewnym momencie mógł to być oczywiście pies. Niemniej jednak finalnie nie pójdziesz na wywiadówkę do szkoły w sprawie czworonoga. No dobrze, wiesz co, no to może w takim razie w skrócie postaram się oczywiście jak najmniej chaotycznie tutaj opowiadać, no ale ewidentnie zaczynamy od tytułu naszej ostatniej płyty, czyli The Bright Side of Everything, jasna strona wszystkiego. No siłą rzeczy jest to tytuł cyniczny, no tutaj z tego co słyszę to temat no, nie jest aż tak na szczęście tajemniczy, jak mogłyby wskazywać niektóre komentarze na YouTubie pod rzutką naszej płyty. No, siłą rzeczy tytuł jest cyniczny, podobnie jak tytuł właśnie naszej pierwszej płyty Stay Positive, gdzie tutaj przekaz powiedzmy jest generalnie w miarę jasny, więc odnośnie tytułu naszej drugiej płyty
No jest jaki jest. On jest siłą rzeczy bezpośrednio związany z tytułami tych 18 kawałków, które znalazły się na tej płycie. Więc generalnie, żeby nie przeciągać, no, umiejętność szukania pozytywów w każdej możliwej sytuacji życiowej jest umiejętnością cenną. Mamy tutaj 18 powodów, w których można odnaleźć jakieś światło w momencie, w którym tutaj właśnie. No, ty wspominasz o śmierci najbliższej osoby, ja bym to jednak troszkę rozszerzył. Każdy z nas pełni w życiu różne role, w różnych rolach się odnajduje. I tutaj odsuwając na bok na szczęście potencjalne życiowe doświadczenia, skupiając się mimo wszystko na sytuacjach hipotetycznych. No jak już mówiłem, każdy z nas pełni różne role. Jakbym miał spojrzeć na siebie, ja na przykład spełniam się zawodowo, jestem nauczycielem, akurat tak w moim przypadku wyszło, spełniam się muzycznie w roli perkusisty. Finalnie to wszystko tak naprawdę odejdzie na bok w obliczu, no, jakby mojej najważniejszej dla mnie samego i mam nadzieję, że nie tylko roli, czyli roli członka rodziny. Jak już mówiłem, trochę rozszerzając temat. I myślę, że tak naprawdę w głowie każdego rodzica i to pewnie od zawsze gdzieś tam z tyłu głowy czai się to najmroczniejsza myśl, że gdzieś w pewnym momencie, w sekundzie, to wszystko tracisz, bo na przykład twoja rodzina zostaje zmieciona przez ciężarówkę na drodze, akurat wybierając się chociażby do teściów w momencie, w którym ty, no, jak zwykle nie miałeś na to czasu, bo na przykład musiałem zostać dłużej w pracy. No i finalnie wszystko to, co nadawało sens twojemu życiu, wszystko to, a zarazem tak naprawdę ta jedna rzecz, to znika i zostajesz sobie sam, zostajesz sam jeden i zadajesz sobie właściwie pytanie po co. I tutaj zgodnie z tą życiową filozofią, mam nadzieję, że większości ludzi tak naprawdę, zaczynasz szukać pozytywów no we wszystkim. Także w tej sytuacji, w której no, te pozytywy raczej trudno znaleźć, bierzesz kartkę, długopis i wychodzą ci właśnie takie idiotyzmy, jak więcej miejsca w łóżku, możesz włączyć własną muzykę w samochodzie. No, finalnie wychodzi ci takie gówno. Powiedz, czy dostałeś w łeb w domu za te teksty i tą tematykę albumu, jak mówisz, jest to rozważanie teoretyczne. Oczywiście, dokładnie tak jak wspomniałem. Finalnie kończąc, odnośnie tej listy tytułów, przezabawnych lub nie, w pewnym momencie zdajesz sobie sprawę, że tak naprawdę zamiast tych 18 radosnych powodów mógłbyś tak naprawdę spisać 18 sposobów na samobójstwo i finalnie faktycznie okazuje się, że no nawet ta pielęgnowana przez całe życie umiejętność szukania pozytywów w każdej sytuacji finalnie zawodzi i tak naprawdę to jest cały ten nie taki znowu skrzętnie ukryty sekret stojący za tytułem płyty i no, tytułem tych naszych mniej lub bardziej radosnych piosenek, bo finalnie muzyka, którą gramy, chyba można powiedzieć, że ma w sobie jakąś iskrę ciepła. To teraz to ciepło popłynie do was. Peace and quiet, drink as much as you like, no more parents, teacher meetings. We'll be right back.
I jesteśmy z powrotem na antenie. Dobrze, to wróćmy do tego, od czego zaczęliśmy, że zespół HIV jest zespołem, który jakby przedziera Polskę na pół. To powiedz, jak to ogarniacie technicznie? Halo, halo? Halo, halo, czy się słyszymy? Chodź mnie. O, dobrze, teraz, już. Słyszymy się? Tak. Dobrze, wróćmy do tego, od czego zaczęliśmy, czyli to, że zespół HIV przedziela Polskę na pół. Jak to ogarniacie technicznie, żeby grać, nagrywać i rozwijać się dalej, choć jesteście chyba z bardzo różnych miejsc, tak? Tak, te miejsca się zmieniają. To jest nas trzech i finalnie możemy chyba uznać za jakiś plus, że tym razem skład pochodzi tak naprawdę z dwóch miejsc, a nie z trzech. Wcześniej mieliśmy jeszcze po drodze Warszawę ze sprawą Michała. Ja jeszcze w Kliniku, dwóch pozostałych kolegów w zespole, czyli Wojtek i od niedawna Michał, mieszkają na Pomorzu. I generalnie może zacznijmy od tego, że w sumie fakt, że członkowie zespołu HIV są tak rozrzuceni po Polsce, w pewnym sensie był początkowo przynajmniej ruchem celowym, dlatego że zespół powstał jako projekt. Wszyscy, czy w tym obecnym składzie, czy w poprzednim, udzielaliśmy się w innych zespołach, powiedzmy tych bardziej macierzystych. Założenie generalnie było takie, że spotykamy się raz na chwilę, w moment ogarniamy materiał, nagrywamy go i fajnie. Później pomyślimy, czy zrobimy z tym coś więcej, czy nie. No miał być to szybki strzał. No, komplikacja pojawiła się w momencie, w którym postanowiliśmy pójść za ciosem. I w praktyce to całe nasze rozwalenie po kraju trochę wiąże się ze sposobem, w jaki robimy muzykę. Założenie jest takie i hodujemy mu od samego początku, trzymamy się tego dalej i trzymać się będziemy, że no, muzyka powstaje bardzo spontanicznie. Po prostu spotykamy się wszyscy razem w weekend. Zaczęło się od Lublina, dwa razy spotkaliśmy się w Warszawie, ostatnio spotkaliśmy się właśnie na Pomorzu. Spotykamy się w weekend, przyjeżdżamy w piątek, zaczynamy szybko robić materiał. Nagrywamy go w niedzielę i właściwie gotowe. W praktyce na chwilę obecną, jeżeli chodzi o faktycznie ogarnianie tego wszystkiego w zespole jednak, nie projekcie, w zespole czynnym, koncertującym, wydającym płyty, okazuje się, że to wszystko jest możliwe. W dalszym ciągu działamy po staremu. Jeżeli chodzi o nagranie nowego materiału, to spotykamy się faktycznie z niczym, znaczy z instrumentami. Po paru dniach tak naprawdę wychodzimy z gotowym nagraniem. A jeżeli chodzi o sprawy koncertowe, no to może jesteśmy dorośli, najzwyczajniej w świecie spotykamy się przygotowani. Raz na jakiś czas spotykamy i będziemy się spotykać razem przy okolicznościach koncertowych odpowiednio wcześniej, żeby tematy odświeżyć. Niemniej jednak, skoro już te płyty nagrane leżą na półce, każdy jest w stanie odświeżyć sobie materiał wcześniej i najzwyczajniej w świecie spotykamy się gotowi, przegrywamy materiał i jesteśmy gotowi do pracy. Już na scenie. Zdalni zawsze gotowi. Tak, zdalni, zwarci. No, widzisz, można znowu powiedzieć, że korpo system w Grindcore działa idealnie. Tak, i tutaj oczywiście z charakterem naszej pracy ponownie wpisujemy się w okoliczności epidemiczne. Przecież cały świat w pewnym momencie przerzucił się na pracę zdalną. No, akurat w naszym przypadku nie było potrzeby odnajdywania się w tej sytuacji, zderzając się ze ścianą. Po prostu robiliśmy dalej swoje, właśnie po swojemu. Okej, powiedz w takim razie gracie zawsze próby spotykając się na cały weekend, czyli musicie to bardzo ładnie wszystko pięknie zaplanować, bo jak wspomniałeś, tak, jest praca, rodzina i tak dalej, więc to jest
logistyka i żadnej spontaniczności w tym temacie, tak? Dopiero jak się spotkacie, jest chyba miejsce na spontaniczność. No tak, spontaniczność pojawia się, jak się już spotkamy. Zresztą wspominam, że spotkania jak na próby, no przede wszystkim faktycznie, że już się spotykamy, bo są to rzeczywiście wręcz przedsięwzięcia. W naszym przypadku przede wszystkim spotykamy się rzeczywiście, żeby coś nagrać. Ja sobie aż tak dla odświeżenia otworzyłem Bandcamp, żeby upewnić się, co tak naprawdę wydaliśmy. Gdzieś na półce znalazłem 3 płyty, są 2 pełne albumy i też całkiem niedawno wydany split z zespołem Syrom. To są zawsze tak naprawdę spotkania 3-dniowe, bo spotykamy się gdzieś na przestrzeni roku. Nie każdy ma wakacje na wakacjach latem, także faktycznie od piątku do niedzieli, no definitywnie musimy jakieś tam sprawy domowe odstawić na bok i oddajemy się temu w 100%. W momencie, w którym faktycznie już dzisiaj jedziemy na jakiś koncert, mamy go do zagrania na przykład w Warszawie, spotykamy się przed koncertem w jakimś umówionym miejscu dzięki uprzejmości naszych znajomych, troszkę jak u Beatlesów. No jak to robicie właśnie, bo dalej. Ta perkusja jest zawsze największym tym, tak? No bo gitarę tak, da się wpiąć byle jedna, gdzie, tak? A te gary. To jest rzecz, której nie wożę, no, oczywiście. No generalnie trudno jest nam pojechać na koncert jednym samochodem, biorąc pod uwagę fakt, że Michał i Wojtek są w jednym miejscu, oni po prostu wybierają się swoją wycieczką. Ja zabieram swoje przybory kosmetyczne typu stopa werbel, talerze, jeszcze parę innych rzeczy wrzucamy do samochodu. No i faktycznie spotykamy się tam, gdzie mamy zagrać. I logistycznie siłą rzeczy nie jest to najłatwiejszy ruch, ale w razie większej wycieczki, jakby to miało być więcej koncertów, no w pewnym momencie wsiadamy już do jednego samochodu i wciąż hura jest nas tylko 3. Więc jesteśmy w stanie wcisnąć się do 3-drzwiowego samochodu. Z nadzieją oczywiście, że nie zostawimy jakiejś gitary stojącej przy samochodzie, ruszając będzie z jakiegoś chociażby warszawskiego parkingu. Okej, to w takim razie zapytam teraz, bo wspomniałeś o tym wcześniej, że pracujesz jako nauczyciel. Czy twoi współpracownicy i czy twoi uczniowie wiedzą, że masz taki zespół? I to jest zespół zaangażowany, jakby nie patrzeć, jest to zespół zaangażowany. On nie traktuje o dupie tak. Maryni, tylko traktuje o sprawach ważnych dla każdej osoby z nas. Śmierć, choroby, to jest coś, co może każdego z nas dotknąć. Ostatnio się o tym wszyscy przekonaliśmy, że jest to blisko z nas. Dupa zawsze z tyłu. Tak, no generalnie śmierć jest znamen. To dla jasności pytasz chyba o moją pracę i jak to wszystko znajduje się na tle tego, co gramy i o czym traktujemy. To przede wszystkim, nie wiem jak pozostali koledzy zespołu, mam faktycznie no, pracę, która opiera się na kontakcie z ludźmi, przede wszystkim tymi młodszymi. Przede wszystkim tak naprawdę wszystkie moje tematy muzyczne trzymam bardzo z dala od spraw zawodowych i to nie powiem od zawsze, ale od bardzo dawna. Tak naprawdę od momentu, w którym, już nie pamiętam, chyba było jakieś 7 lat temu, wtedy jeszcze zespół HIV nie istniał, ale wtedy już istniał inny mój zespół, właśnie ten, który można by określić zespołem macierzystym, Nuclear Holocaust. No i w pewnym momencie, jak być może chyba za pośrednictwem Facebooka, bo jednak imię i nazwisko mam takie, które łatwo stukać na klawiaturze komputera, uczeń przychodzi ze swoim zadaniem domowym z muzyki, gdzie jak się okazało mieli narysować okładkę ulubionej płyty i pokazuje mi okładkę dema z Nuclear Holocaust pod tytułem Mutant Inferno i pyta, jak mi się podoba. Ja zamarłem i no jak już pewnie widziałeś, jak do ciebie napisałem na Messengerze facebookowym, no już się nie nazywam tam tak, jak się nazywam. Dlatego tak naprawdę tematy muzyczne faktycznie są totalnie poza moją pracą. Dzieciaki niekoniecznie obecnie przecież też się skład w szkołach wymienia.
20 parę lat, tak naprawdę niekoniecznie kojarzę, że w ogóle zajmuję się muzyką. Więc no, te rzeczy trzymam po prostu z dala od siebie. No ale chyba dumny byłeś z tego, że... Wiesz co, tak, no przede wszystkim, no... Z tej sytuacji. Malowało się na mojej twarzy koleżanki, kolegi. Też lekko zbaraniały, bo były w szoku. No chłopaka najzwyczajniej w świecie opieprzyły, no gdzie mi z butami wchodzi w życie, bo oczywiście też wiedziały, że gram. Znaczy nigdy te tematy nie były poruszane. No ale mimo wszystko, co prawda Radek Grygiel to nie jest aż tak niepowtarzalne nazwisko. Mimo wszystko też namierzyły. No i finalnie z jednej strony szok, z drugiej strony no, czy to duma, czy po prostu rozbawienie. No, jednak temat uciąłem w ciągu tak naprawdę kilku lat. Totalnie się wyciszył i pozamiatane. I tak to jednak zostawię już chyba na zawsze. No wiadomo, że to nie zawsze się musi mieszać, no ale rzeczywiście opowieść jest taka, którą będziesz wspominał do końca życia, tak? No, lepsza taka niż całe mnóstwo innych cięższych, poważniejszych. W końcu każdy kiedyś rysował logosy czy inne rzeczy w zeszycie z tyłu, prawda? Parę innych rzeczy też pewnie znalazły się na ostatnich stronach. Tak właśnie, no i to jakby kontynuować te zeszyty. Dobrze, powiedz, jakie plany zespół HIV ma dalsze? I jak pracujecie nad nową muzyką? O, czy to jest praca w podgrupach, czy też, tak jak wspomniałem, czy z czymś przyjeżdżacie już na salę prób, czy po prostu jest carte blanche i w ogóle spotykamy się na 3 dni i wtedy no widzisz, no i właśnie tak jak wspominałem, tak naprawdę w momencie, w którym spotykamy się po to, żeby coś nagrać, spotykamy się praktycznie z niczym, no oprócz tych naszych instrumentów. Dotychczas przynajmniej tak było i pewnie dalej będziemy opierać naszą pracę właśnie na tej spontaniczności pod tytułem może coś komuś w głowie po drodze zagra, może ktoś nawet trzy dźwięki spisze na tej udawanej tablaturze, ale faktycznie idea jest taka, że spotykamy się razem, zaczynamy coś troszkę improwizować. No i w ten sposób, no, ewidentnie z bólu rodzą się te nowe dźwięki, chociaż słowo nowe w tym kontekście jest, powiedzmy, że trochę naciągane, bo przecież wiesz, że nasza muzyka no, sięga do korzeni i stara się za bardzo poza nie wychodzić. I rzeczywiście finał jest, że po kilku dniach tak naprawdę jesteśmy z gotową płytą. Jest to absolutnie zupełnie inny system niż ten, w którym pracujemy w pozostałych zespołach. Jak wspominałem, dwóch kolegów, Wojtek i właśnie od niedawna Michał, też udzielają się, no i tutaj ciekawostka, w jednym projekcie, to jest Death Crusade. Oni oczywiście pracują w systemie standardowym, tak samo jak ja chociażby, no właśnie z moim macierzystym też wciąż, nie tylko jednym z dwóch zespołów, czyli Nuclear Holocaust. No, tutaj materiał powstaje w zupełnie inny sposób, jeżeli chodzi właśnie o te nasze macierzyste zespoły. Można powiedzieć, że latami, bo już dłuższy czas pracujemy nad kolejną płytą, przy czym w dalszym ciągu HIV, tak jak wcześniej, potrzebował 3 dni, żeby, cytując polskich klasyków, robi coś z niczego. Bez wielkiego spięcia. Faktycznie po kilku dniach mamy tak naprawdę efekt finalny, nie w postaci kompozycji samych w sobie, co tak naprawdę zmiksowanego i zmasterowanego już materiału gotowego do wydania. Pięknie. No tak. Kompaktowość i efektywność w jednym. Dokładnie. Ta spółczka nie odpada od reszty. Dobrze. To kiedy możemy się spodziewać kolejnego materiału zespołu HIV? I widzisz. Albo Nuclear Holocaust. To przy okazji zapytam. 2 w 1 w ogóle. Będzie efektywność no. Też i w zakładzie patologii dźwięku. I widzisz, jeżeli chodzi o Nuclear Holocaust, to trudno powiedzieć tak naprawdę, kiedy nagramy kolejny album, dlatego że to jeszcze trochę trwa. No tak jak wspominałem, gdzieś tam udzielamy się jeszcze w innych projektach, które też w najbliższym czasie czymś się pochwalą. Jeżeli chodzi o
takich i jakieś nowości. No to w sumie zacznijmy od tego, że widzisz, cały czas rozmawiamy tutaj o najnowszej płycie, ale tak naprawdę nie o najnowszym wydawnictwie, dlatego że bardzo niedawno ukazał się zapis naszego koncertu z Pomorza, wydanego przez Nasiono Rekord. Można to już odsłuchać oczywiście na Bandcampie, na Spotify i wszystkich innych platformach streamingowych też jest. Na nośniku fizycznym też można to mieć. Jeżeli chodzi o w ogóle muzykę, która ma się ukazać, to mamy w planie kilka wydawnictw. Na przykład najprawdopodobniej za parę miesięcy ukaże się zestaw naszych dwóch materiałów w sesji zarejestrowanych w Warszawie. Już jakiś dłuższy czas temu. Kilka innych materiałów jeszcze leży, powiedzmy, w przysłowiowej szufladzie. One też mają się wydać jako splity. Na razie wolę nie mówić z kim, bo też nie chcę walnąć gafy, bo być może się po prostu tutaj pomylę, ale dajmy temu najzwyczajniej się jeszcze trochę czasu. To będą cały czas materiały, które powstały wcześniej, no ale w dalszym ciągu przy takiej muzyce trudno powiedzieć, że materiał może się w jakikolwiek sposób źle zestarzyć czy zdezaktualizować. Jeżeli chodzi faktycznie o nową muzykę, to już powoli planujemy spotkanie na wakacjach, czyli w czasie miesiąców letnich, lipiec, sierpień. Spotka się na Pomorzu na kilka dni i tym razem już właśnie w nowym składzie z Michałem, też z Death Crusade, na pokładzie stworzyć coś nowego i siłą rzeczy. Znowu w ciągu kilku dni z niczego zrodzi się coś, co zostanie nagrane i absolutnie nie jestem w stanie w tej chwili powiedzieć, czy wyjdzie z tego nowy album za jakiś czas, czy raczej materiał na split. Czas pokaże. Na pewno nie będzie żadnej pustki wydawniczej w ciągu naszego, powiedzmy, w ciągu najbliższego roku, dlatego że faktycznie kilka materiałów jeszcze się ukaże. Pięknie to słyszeć. Prawie jak Burzum, zawsze coś w zanadrzu ze starych lat jest, a tak, jeszcze są nowe rzeczy i nieokiełznana dzikość tworzenia. Nie wiadomo gdzie, co i jak i kiedy się wydarzy. Super. Tak, kompaktowość mamy podobno, chociaż w przypadku Burzum jest jeszcze bardziej skompresowana, fakt. Aha. Dziękuję serdecznie za rozmowę, za spotkanie. Też dziękuję. Mam nadzieję, że przy 100 materiałach, które stworzycie w międzyczasie, splity będą? Będą, będą. Grind lubi split, a... Oczywiście. A wy jak tak tworzycie, to co weekend jakieś wyzwanie, to i może do splitu się zbliżą. Pewnie. Zbierze. Pewnie będą zdarzać się nawet splity prawie, że nas samych sobą, dlatego, że gdzieś tam w tych wszystkich planach wydawniczych, między innymi znajduje się split HIV z Enterchrist, innym moim projektem. Tych zespołów sami w tym gronie mamy na tyle dużo, że też nie musimy daleko szukać, ale faktycznie oczywiście kooperacje większe sięgające poza Polskę też będą. A kiedy koncerty można będzie was zobaczyć? Wiesz co, trudno znowu jednoznacznie powiedzieć, jeżeli chodzi o sytuację covidową, do której parę razy wracaliśmy, no to co 2 lata temu tak naprawdę mieliśmy zapełniony grafik i w pewnym sensie ten grafik też jest, dlatego że pewne rzeczy zostały zawieszone. Gdzieś tam jesienią, no i właśnie teraz pytanie, którego roku? No, w którychś kooperacjach naszych międzyzespołowych razem z Death Crusade na przykład, no nie o to pytałeś akurat, ale Nuclear Holocaust mają się i cały czas ma się wybrać do Belgii. Niedawno na przykład udało nam się w końcu zagrać na 161 Fest, to też festiwal przekładany. Prawdopodobnie pojawimy się na Pomorzu w ciągu najbliższych kilku miesięcy na festiwalu organizowany przez człowieka, który właśnie zrobił Nasiono Fest, którego zapis możecie no chociażby sprawdzić na platformach streamingowych czy nabyć na płycie. A jeżeli chodzi o wszelkie inne inicjatywy, no to czas pokaże. Powoli ten sezon koncertowy pierwszej połowy roku się kończy, ale już rozmawiamy o jesieni. Jeszcze nie o konkretach, ale coś na pewno będzie. Dzięki wielkie, dobrego i nocy życzę. Do usłyszenia i jeszcze
trzy zrzuty z HIV-a, czyli utwory Skup się na karierze, wróć do domu później i śpi długo. Bardzo nam miło, dzięki za rozmowę, pozdrawiam jeszcze raz ciebie i wszystkich słuchaczy. Do usłyszenia na koncertach, do usłyszenia, zobaczenia. Dzięki. Ponieważ zostało nam jeszcze parę minut, to w takim razie uderzymy jeszcze szybko z Francuzami z Blockheads, album Trip to the Void, i to jest piękna rzecz, która już w Zakładzie Patologii Dźwięku była, a zostało nam bardzo mało czasu, więc nawalamy. If you want a picture of the future, imagine the root stamping on a human face forever.
Pora już nam kończyć zakład patologii dźwięku. To był Blockhead z Francji. Szybko, krótko, ale treściwie. Ja zapraszam w tą sobotę do Studenckiego Radia Żak Politechniki Łódzkiej od 14 do 16 na 20-lecie Zakładu Patologii Dźwięku, czyli można powiedzieć 20-lecie mojej pracy czy zabawy w metal w radio. Zapraszam serdecznie nie tylko mój, oczywiście jubileusz, ale też i moich kolegów. Dziś w Zakładzie Patologii Dźwięku to wszystko. Na koniec Misanthropic Rage, który za tydzień pojawi się w audycji razem z Balzegotem. Tak więc dużo dobrych rzeczy za tydzień. Ja już dziękuję. Nazywam się Kazimierz Walkwasa. Do usłyszenia za tydzień. Też będą dwa zespoły, a później jeszcze In Twilight Embrace tydzień później, tak więc zapowiada się na bogato. Heaven died. Life run.